pana. Witam, dzień dobry. Jesteśmy na konferencji prasowej poświęconej najnowszej produkcji filmowej i właśnie może pan tutaj naszym widzom coś więcej opowie na ten temat, mając na uwadze scenariusz adaptowany, jeżeli chodzi o książkę, Eldorado. Jeszcze raz witam państwa i pana. Sprostowanie małe. A film nie powstał jeszcze, film powstaje. Film nie jest adaptacją, to jest bardzo ważne. Film nie jest ekranizacją książki, film jest inspirowany książką. Książka dotyczy doświadczeń Leny Catlick. Książka dotyczy doświadczeń Leny Catlick w świecie piłkarskim, natomiast nasz film chcemy miał, żeby troszkę szerzej potraktował temat. Jest to film, który będzie dotyczył tematyki mitu. Uważam, że w Polsce nie było jeszcze filmu dedykowanego specyficznie temu. Wzmianki są to w serialu, to filmy jakimś, natomiast nie ma filmu poświęconego mitu. Więc chcemy, żeby to był pierwszy w Polsce film tego typu. I książka dla nas służy jako właśnie punkt wyjścia. Natomiast mamy nadzieję potraktować temat dużo szerzej. No właśnie, zabrakło właśnie tutaj pana wypowiedzi w czasie konferencji prasowej, ponieważ ja jako dziennikarz w końcu sam nie wiedziałem, czy to będzie adaptacja, czy tylko inspiracja. Jednak to jest spora różnica. A proszę powiedzieć, mniej więcej na kiedy pan przewiduje ukończenie przygotowań samego scenariusza, jak i rozpoczęcie samych zdjęć do filmu? No powiem panu tak, z filmem nic nie wiadomo. Plany są takie, a potem coś innego się dzieje. Znaczy, chcielibyśmy scenariusz skończyć na tyle szybko, w ciągu 6 do 8 miesięcy, żeby ruszyć ze zdjęciami tak na koniec roku 2023. Czyli premierę filmu byśmy planowali w 2024. No mniej więcej tak. A jak się uda, tak się uda. A proszę jeszcze powiedzieć, oczywiście mam tutaj na uwadze te okresy, mam tutaj na uwadze postprodukcję, ewentualnie inwestorów. Czy pan jednocześnie będąc reżyserem, czy pan jednocześnie będzie producentem, czy jednak to będzie wspólna produkcja? I to. I producent, i reżyser. Ostatnie pytanie, proszę pana, gdzie my pana ponownie zobaczymy? Czy oprócz danego projektu pan obecnie pracuje nad innymi projektami? Proszę pana, pracuję, owszem, natomiast są one wszystkie na etapie takim, że umowy są jeszcze nie podpisane i po prostu nie wolno mi mówić na tym etapie. Gdybyśmy się spotkali za miesiąc, to myślę, że miałbym dużo więcej dla pana informacji. Natomiast skoro nie mogę odesłać państwa do przodu, to może mogę odesłać państwa troszkę do tyłu. Mianowicie na Netflixie jest obecnie mój najnowszy film Wujak Morderstwo, który miał sukces międzynarodowy na liście top 10 w 63 państwach na świecie. Wujak Morderstwo.